dzisiejszym, 15 maja, będzie miało miejsce wydarzenie przy udziale studentów Europejskiej Akademii Sztuk. Ja jestem osobą koordynującą całe to przedsięwzięcie. Ma ono nazwę Gadające Głowy i podejmuje problematykę ogólnie bardzo, powiedziawszy, tożsamości. W przedsięwzięciu tym wzięli udział studenci drugiego roku Aleksandra Słupińska, Olga Sienkiewicz, Franciszek Kozłowski oraz Filip Madejski. Cała impreza odbywa się na Pradze w Centrum Promocji Kultury na ulicy Podskarbińskiej, które jest fantastycznie przygotowane do tego typu działania. Zrealizowaliśmy plastikowe łódeczki, przypuszczam, że zobaczycie to Państwo lepiej na filmie, w które uczestnicy zabawy mogli wkładać swoje myśli albo spostrzeżenia odnośnie tożsamości, a pozostali wyciągali te łódki z wody i mogli je jakby odczytać bądź dopisać swoje spostrzeżenia. Nazwaliśmy to dialog interpersonalny na wodzie. Poza tym mamy przygotowane szablony, które też bezpośrednio odnoszą się do tożsamości w sposób bardziej zabawny niż konwencjonalnie, ponieważ cała ta akcja jest wymyślona przez osoby młode i w moim odczuciu skierowana do osób młodych. Taką zabawą interaktywną jest zbudowana przez naszych studentów olbrzymia rzeźba, do której są podłączane głowy, twarze uczestników projektu, z których też wychodzą słuchawki, a w tych słuchawkach brzmią krótkie sentencje bądź teksty osób znanych odnośnie kondycji w społeczeństwie albo właśnie relacji między ludźmi. Mieliśmy również podczas tego całego happeningu taki pomysł, żeby pokazać pracę Piotra Jędruszczaka, absolwenta sprzed 2 lat. Jest to praca w postaci filmu, wyświetlana bezpośrednio na fasadzie budynku. Muszę podkreślić tutaj udział koordynatora od strony Centrum Promocji Kultury na Pradze, pani Małgorzaty Jałkowskiej, która była bardzo serdeczna i fantastycznie się z nią współpracowało.